Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Są z nami mili goście programu. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji. I pan poseł Bogusław Wontor z Lewicy. Drugą część programu chciałbym poświęcić temu, co zawsze budzi emocje, mianowicie pieniądzom, a dokładnie mówiąc inflacji. Rząd wdraża tarczę antyinflacyjną, obniżka cen paliw silnikowych, paliw płynnych, obniżka cen gazu. 0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, obniżka cen energii elektrycznej i taki pakiet osłonowy dla rodzin. Rodziny mają otrzymać do 1150 zł. Pan, może zaczniemy tę część programu od pana posła Artura Dziambora, który no, domagał się obniżki podatków czy opłat publicznych, danin publicznych na paliwa. Rozumiem, że akurat te propozycje pan poprze. Tak, mam nadzieję, od razu na wstępie powiem, że będą te propozycje omawiane jako osobne ustawy. A teraz opowiem dlaczego. Otóż, po pierwsze, Konfederacja złożyła do pani marszałek Witek ustawę, która nazywa się potocznie tanie paliwo. Ta ustawa tanie paliwo mówi o tym, w jaki sposób możemy dojść do tego, żeby paliwo mniej kosztowało. Obniżka akcyzy, obniżka VAT-u, likwidacja opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej. Paliwowej po części przynajmniej. I to miałoby według naszych wyliczeń doprowadzić do tego, że paliwo spadłoby może o 1,5 złotego, może trochę więcej nawet. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości nie idą tak daleko, ale idą po części w dobrą stronę. To znaczy te propozycje obniżek to są te propozycje po części skopiowane od nas, po części nie w całości może. Natomiast zaznaczyć trzeba, że no, opłatę emisyjną wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Teraz ją bohatersko chce likwidować. Zaznaczyć trzeba, że marże też podwyższyło Prawo i Sprawiedliwość. Teraz chce je obniżać. Więc bardzo dobrze, że można powiedzieć, presja ma sens, Konfederacja ma rację. Należy dążyć do tego, żeby obniżać podatki. I jeżeli to będzie wprowadzane jako osobne ustawy, to my jesteśmy za. Natomiast przy okazji tych dobrych rozwiązań, które idą w stronę tam tej obniżki VAT-u na prąd i tak dalej, mamy informacje dwie, które nas niepokoją. Pierwsza informacja jest taka, że te podatki będą obniżone tymczasowo. Nie wiem, co to za formuła, ale pamiętam, jak Donald Tusk podnosił VAT na 23% na jedynie 2 lata. Dzisiaj już mija 10 lat, od kiedy ten VAT jest podniesiony. Uważam, że jeżeli się robi tego typu operacje na systemie podatkowym, to należy je zrobić na stałe, a nie na parę miesięcy, ponieważ po tych paru miesiącach będzie znowuż uderzenie inflacyjne czy podatkowe. To raz. A dwa, co mi się tam bardzo nie podoba, po raz kolejny jest dorzucanie pieniądza, dodrukowywanie pieniędzy z informacją, że dla tak zwanych najbiedniejszych, których to rząd zawsze odmienia przez wszystkie przypadki, będzie im dawał od 400 do 1150 zł na wyrównanie strat w gotówce. Oczywiście będzie rozdawał te pieniądze na wyrównanie strat, jakie wynikną z podwyżki cen prądu, gazu i tak dalej. No to jest nie antyinflacyjne, tylko to jest proinflacyjne działanie. Jeżeli coś takiego będzie umieszczone w jednej ustawie, to będzie trzeba się poważnie zastanowić, czy jest sens to popierać, ponieważ jeżeli będzie to wprowadzone jako jedna ustawa, czyli te mądre, dobre obniżki podatków oraz to bardzo beznadziejne, złe dosypywanie dodrukowywanych pieniędzy, no tak naprawdę nie spowoduje, że inflacja jakkolwiek stanie, wręcz ma potencjał jeszcze wystrzelić. I tak naprawdę jest to trochę plastery. Więc zobaczymy. Te dodatki osłonowe mają być wyrównaniem nie wzrostu cen energii, tylko wzrostu cen żywności. Rząd... No to dobrze, to można zerowy VAT na żywność wprowadzić. Ale pan chyba nie słuchał konferencji premiera, bo premier to wyjaśniał. Rząd by chciał wprowadzić zerowy VAT na żywność. Ja się nie zgadza. Tak? Komisja Europejska się nie zgadza. No tak, ale komisja zaprzeczyła temu, że się nie zgadza, że nie było żadnego wniosku do Komisji Europejskiej. Pan poseł Bogusław Wontor, jak się odniesie może do tych dopłat osłonowych, czy trzeba w takiej sytuacji jednak chronić najuboższych? Lewica chyba też powinna być za akurat ochroną najuboższych.
Znaczy to musi być kompleksowe, całościowe działanie i w, powiedzmy też w przewidywalnym czasie, o czym mój przedmówca tutaj mówił i z tym się w pełni zgadzam. My już od dłuższego czasu mówiliśmy, że rosną ceny, że zaczyna też galopować inflacja. Rząd zaklinał rzeczywistość, mówiąc, że wszystko jest pięknie, że to jest nieprawda, że mamy najlepszy Narodowy Bank Polski, który czuwa nad też poziomem złotówki. No to wszystko dziś okazało się no, nieprawdziwe i są robione działania, ale moim zdaniem no, nie w czas. I tu jest najgorsza rzecz. Oczywiście ja, jak zobaczymy szczegóły, no to będziemy się do nich odnosić, ale na pewno dobre rozwiązania, które będą wstrzymywały wzrost inflacji, które będą pomagały szczególnie tym najbiedniejszym rodzinom, to my jako Lewica będziemy wspierali, będziemy pomagali. No to jest oczywistość bynajmniej dla nas i tutaj rząd może liczyć na wsparcie, jeżeli będą to dobre rozwiązania i dobrze by było, żebyśmy na przykład o nich sobie mieli szansę porozmawiać, żeby to nie było tak, że dostajemy projekt ustawy i przez jeden dzień mamy przeprowadzić wszystkie trzy czytania, no bo później znowu, jak czegoś nie poprzemy, to pan redaktor mi będzie zadawał pytania, ja będę mówił, że nie znaliśmy szczegółów, nikt nam nie odpowiedział na szczegóły i moglibyśmy to poprzeć, gdybyśmy po prostu poprzedzili to jakąś dyskusją, rozmowami i takim wspólnym dogadaniem się co do pewnych kwestii. Tego po prostu na dziś w parlamencie brakuje. Dobrą informacją na dzisiaj jest informacja o spadku cen ropy na rynkach światowych o 13 punktów procentowych. Bo... Ja jeszcze jedną rzecz tylko bym dodał, panie redaktorze, że Komisja Europejska odcięła się od wypowiedzi pana premiera, mówiąc, że żadnego wniosku nie było. Ale prawdą jest też, że dyrektywa, która jest w sprawie VAT-u, nie pozwala do zmniejszenia tego VAT-u do zerowej stawki, ale pozwala do zmniejszenia do 5% stawki, więc to już też by było jakieś rozwiązanie, gdyby rząd to uwzględniał w swoich propozycjach. Pan poseł Jan Mosiński, bo wydaje mi się z mojego punktu widzenia, że zasadniczym problemem jest nie zduszenie inflacji, bo to jest działanie dosyć proste, nauczył tego Polaków perfekcyjnie Leszek Balcerowicz, no tylko przy okazji pacjent nie przeżył, a przynajmniej bardzo przechorował całą kurację i zasadniczym problemem jest to, jak zdusić inflację jednocześnie nie powodując wzrostu bezrobocia, bo to jest dylemat. Pan poseł Jan Mosiński. Tak, ja tylko się odniosę do tego wątku ostatniego w wypowiedzi pana posła Wontora. Zapewne pan premier miał na myśli dyrektywę podatkową i to taki był skrót myślowy jego wypowiedzi. Trwają prace już od 3 lat na poziomie Parlamentu Europejskiego. Tak, o to tym, będzie zmienione, mam pan rację. Większa część artykułu zużycia powinna być zerowo podatkowa lub też państwa członkowskie powinny prowadzić swoją swobodną politykę fiskalną w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację, proszę państwa, no przecież inflacja nie jest problemem tylko w Polsce. To jest problem globalny, spowodowany kilkoma zdarzeniami. Po pierwsze sytuacją post-covidową, jeżeli chodzi o gospodarkę. I tutaj polski rząd miał do wyboru albo iść właśnie tą ścieżką, którą pamiętamy w sensie negatywnym, która towarzyszyła transformacji gospodarczej w Polsce w latach 90. z tą słynną reformę Balcerowicza, która wykosiła polskie przedsiębiorstwa, spowodowała bardzo wysokie bezrobocie, nędzę w wielu obszarach, chociażby tych Polski po PGR-owskiej, nie tylko, czy też ewentualnie wsparcie polskich przedsiębiorstw, a przypomnę, w ramach tarczy antykryzysowej to jest ponad 200 miliardów złotych, co pozwoliło ochronić kilka milionów miejsc pracy. Kolejna inicjatywa rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego to właśnie tarcza antyinflacyjna. To jest efekt słuchania obywateli, co Polaków boli, a Polacy podnosili kwestie właśnie nasi wyborcy, ale generalnie mieszkańcy naszego kraju, że te podwyżki są dla nich bardzo trudne do dźwignięcia i wprowadzenie tego pakietu, o którym rozmawiamy, ma zminimalizować kwestie
drożyzny, która szaleje, w tym również tego, co jest najbardziej winne, w cudzysłowie oczywiście winne, a więc wzrostowi cen paliw. Doskonale wiemy, że zmowa cenowa, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o manipulacje cenowe strony Gazpromu, Rosji, są efektem widocznym. Przestrzegaliśmy przed Nord Stream 2, że Putin będzie grał tym geopolitycznie i to się odbije czkawką wielu państwom i to tak się niestety dzieje w dniu dzisiejszym. A niezależnie od tego chcemy pomóc polskim rodzinom, stąd ten pakiet pomocowy w zależności od dochodu na członka rodziny w skali roku będzie ta pomoc. Myślę, że to są dobre rozwiązania. A inflacja, z inflacją walczą dwie instytucje, bo one są do tego też powołane jako samodzielne i niezależne. To jest Bank Centralny i Rada Polityki Pieniężnej. Eksperci prognozują, że w ciągu roku ta inflacja powinna powrócić do poziomu 2,9%. Myślę, że jest to w zasięgu możliwości działań polskiej też gospodarki, a też polskiego rządu. Pan poseł Artur Dziambor, no, pytanie, czy pan by szedł właśnie w kierunku takiej typowej, doktrynalnej, liberalnej polityki podwyższania stóp procentowych, na przykład schładzania gospodarki, a czego nieuchronnym efektem jest po prostu wzrost bezrobocia. Czy pan byłby za takim rozwiązaniem, czy może jakieś inne chciałby pan zaproponować? No ja chciałbym powiedzieć przede wszystkim na początek, że ci sami eksperci, o których tutaj wspomniał poseł Mościński, prognozowali, że nie będzie żadnej inflacji w Polsce i nie ma zagrożenia. Pan prezes Glapiński mówił, że Polska jest bezpieczna i Polska jest stabilna i w ogóle wszystko jest tam mlekiem, miodem i tak dalej, cudownie będzie. Okazało się, że ci wszyscy eksperci się pomylili. Rada Polityki Pieniężnej również się pomyliła i to grubo. Niestety, ja będę stał na straży od samego początku do wykonania procesu obniżania, radykalnego obniżania obciążeń podatkowych i w zamian za to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli dosypywania pieniędzy w gotówce po raz kolejny, żeby wyszło na to, że rząd coś daje, byłbym za tym, żeby radykalnie obniżać obciążenia podatkowe na po prostu życiu, na pracy, na zakupach. Mamy dosyć duże możliwości. Mamy składki ZUS-owskie, mamy składki PIT, mamy VAT, mamy CIT. Mamy naprawdę duże pole manewru, gdzie moglibyśmy zadośćuczynić jakoś ludziom na tym, co pan się wie dzieje. Doskonale, że tym najuboższym poprzez ulgi podatkowe jest zadośćuczynić najtrudniej, no bo po prostu... No nie, można było na przykład teraz w Nowym Ładzie jest przecież 30 tysięcy kwoty wolnej, co oznacza, że emeryci poniżej, dostający emeryturę poniżej 2,5 tysiąca złotych nie płacą praktycznie podatku. Więc można dojść do takich rozwiązań i można obniżać po prostu podatki, tylko to wtedy nie jest tak kolorowe dla partii rządzącej. To jest dokładnie to samo, co program 500+. Bo ja się mogę zgodzić na to, że ludzie, którzy mają dzieci, potrzebują jakichś ulg podatkowych na przykład. Jest to rozwiązanie może nie równościowe, takie, że wszyscy dostają, ale powiedzmy, że lepiej, to tacy ludzie mogliby mieć ulgę podatkową w wysokości 500 zł, a nie 500+, które dostają w gotówce. Tylko różnica jest taka. Problem polega na tym, że byli ludzie, którzy w ogóle nie mieli żadnego dochodu i oni również mieli dzieci. A, no to trzeba było jeszcze robić wszystko, żeby ten program nie był programem demotywującym do pracy. I to jest kolejna rzecz. Tutaj nie mamy, my nie mamy problemu bezrobocia, które jakkolwiek nam grozi. W tym momencie mamy bezrobocie tylko takie, które sami sobie zażyczyliśmy. De facto jest tak, że cały czas mamy rynek pracownika. Mamy cały czas tak, że pracowników i rąk do pracy brakuje, czego dowodem jest to, że mamy tak gigantyczną liczbę obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. Więc nam nie grozi bezrobocie masowe Polaków. I to jest coś, co rząd wykorzystuje propagandowo, ponieważ za każdym razem, gdy jakkolwiek krytykujemy rząd za ich rozwiązania gospodarcze, to oni mówią, no ale bezrobocie to jest najniższe w historii. Oczywiście, że jest, dlatego że nas zwyczajnie nie stać na to, żeby być bezrobotnymi. Więc tutaj naprawdę trzeba przejść do poważnych dyskusji. No, ale jakoś ja uważam, że powinniśmy obniżać podatki. Jakoś tak było w ubiegłych 30 latach i to pytanie do pana posła Wontora, że to bezrobocie było ogromne. Sięgało do 20%. W wielu miejscach miało charakter strukturalny. Pan poseł, jak się do tego odniesie?
No, były powiaty, które miały ponad 40% nawet bezrobocia, więc to była tragedia. No, jak tutaj się odnieść? No to jest to, co ja już wcześniej powiedziałem. No, my musimy robić wszystko. Od tego jest rząd. Rząd ma dane. Narodowy Bank Polski ma dane. My jako opozycja wszystkich wskaźników i danych nie mamy. My możemy wsłuchiwać się w to, co rząd proponuje razem z innymi organami państwa i powinien nas do tego przekonać. Tak jak tutaj pan poseł powiedział, że konsultuje to ze społeczeństwem, to warto też jest, żeby skonsultował to z opozycją, bo tak jak ja powiedziałem, jeżeli będą to dobre rozwiązania, to rząd może liczyć na nasze wsparcie i poparcie. Bo ja nieraz się tak zastanawiam, czy rządowi nie jest na rękę, że jest jednak trochę tej inflacji, no bo dzięki inflacji, dzięki wzrostowi cen, jak się nie mylę, niech mnie najwyżej pan poseł poprawi, my mamy o ponad 30 miliardów więcej przychodu z VAT-u na przykład dzisiaj w budżecie państwa. Więc my mamy z czego tak de facto prowadzić pewne działania zapobiegawcze czy pomocowe dla tych, którzy najbardziej cierpią na tym w działaniu. Ale tutaj mówię, oczekiwałbym od rządu pomysłu, tym bardziej, że to rząd musi później to realizować. No i dziwne by było, gdybyśmy my jako opozycja napisali plany i powiedzieli, a wy teraz jako rząd to realizujcie, no bo to by było niepoważne. My możemy wspierać, możemy pomagać i możemy po prostu włączyć się w działania. Pan poseł Jan Mosiński, jak pan spuentuje dzisiejszą rozmowę o pieniądzach? No cóż, nie jest prawdziwą teza, pomniła raczej teza pana posła Wontora, że nam jest na rękę ta sytuacja inflacyjna. To jest nieprawda, tak samo jak nieprawdą jest, że sytuacja na granicy. No rozumiem, ale to nie ma co tych takich wątków prowokacyjnych poruszać. Sprawa jest poważna, walczymy z inflacją. Dwie instytucje w państwie są do tego powołane, to jest Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski. Tak, jest nadwyżka w budżecie, 35 miliardów, bodajże chyba 900 milionów złotych, ale to pokazuje tylko, że potrafimy zarządzać finansami publicznymi, prowadzimy dobrze politykę fiskalną. Natomiast inflacja to jest problem globalny i Polska na tle innych państw, biorąc pod uwagę tą politykę cenową, jeżeli chodzi o cenę paliw i tak dalej, stoi na dobrej pozycji, bo mamy paliw, oczywiście z punktu widzenia polskiego portfela, ona jest, cena paliw jest wysoka, ale w kontekście cen na rynkach Unii Europejskiej, to jest jedna z najniższych cen paliwa. Biorąc pod uwagę wypowiedzi moich przedmówców, za co dziękuję, jest jakieś zrozumienie, że ta polityka walki z inflacją jest prowadzona i są szanse na wsparcie. Na to liczę i z takim dobrym klimatem oczekuję dalszych prac już legislacyjnych w polskim Sejmie. A ja jestem zawsze bardzo zadowolony. W programach Telewizji Republika ta nić porozumienia się nawiązuje. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia. Pan poseł Bogusław Wontor, Lewica. Dziękuję bardzo i też również życzę mi udanej soboty i niedzieli państwu. Dziękuję bardzo i pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja, byli gośćmi. Dziękuję panie pośle. Do następnego. Byli gośćmi politycznego podsumowania tygodnia na antenie Telewizji Republika.